To, co widzieliście, to śnieżenie na pustym kanale. Szacuje się, że jego wartość energetyczna wynosi 1% promieniowania reliktowego, które zbiera nasza antena. Natomiast taką antenę na wypasie mieli ci dwaj panowie, Penzias oraz Wilson. W 1965 roku ten instrument za nimi, który tutaj się znajduje, odkrył pewien sygnał, który dochodził do nas z każdego zakamarka wszechświata. Co ciekawe, ten sygnał, zostało to obliczone, miał wartość energetyczną na poziomie 3 kelwinów. Czyli mówimy tutaj o temperaturze, promieniowaniu i ta temperatura jest bardzo bliska zeru absolutnemu. Natomiast ci panowie później w 1978 roku dostali Nagrodę Nobla z fizyki właśnie za to odkrycie. Natomiast zaledwie 50 lat po tym odkryciu satelita Planck wystrzelony w kosmos dał nam taki oto obraz mikrofalowego promieniowania tła, który właśnie tutaj widzicie. Warto dodać, że przed satelitą Planckiem były jeszcze dwie satelity. Satelita COBE oraz WMAP, jednakże ich zdjęcia nie były tak dobrej rozdzielczości jak od satelity Plancka. Warto tutaj również nadmienić, iż satelita COBE dokonał swych pomiarów w 1992 roku, satelita WMAP pomiary wykonał w 2003 roku, natomiast satelita Planck wykonał pomiary w 2015 roku i te pomiary właśnie widzicie na załączonym obrazku. Co ciekawe, o tym zdjęciu można naprawdę wiele powiedzieć. Pomiar wskazuje na to, że ten świat tutaj wynosi około 380 tysięcy lat. Czyli tak naprawdę jest to najmłodsze zdjęcie wszechświata, jakiekolwiek zostało wykonane. A to nie wszystko. Proszę sobie wyobrazić, że tutaj pomiędzy jednym pikselem a drugim pikselem, jeżeli chodzi o różnicę kolorów, to jest także różnica gęstości. Różnica kolorów to jest różnica temperatur. Natomiast gęstość, różnica gęstości pomiędzy kolorem czerwonym a kolorem niebieskim jest około gdzieś w granicach 1/100 tysięcznej. Więc tak naprawdę mamy do czynienia tutaj z taką bardzo, byśmy powiedzieli, jednorodną zupą. Ale niestety na całe szczęście nie była na tyle jednorodna, bo ta różnica gęstości oraz różnica temperatur pomiędzy tymi ośrodkami, które się tutaj znajdują, dały tak naprawdę istnienie całemu wszechświatu. A co prawda jest taka, że również naszej Ziemi. I tak naprawdę nasza galaktyka jest bardzo prawdopodobne, że w jednym z tych obszarów na niebiesko. Tutaj również możemy mówić o grawitacji. Grawitacja działa tak, że działa dosyć ewangelicznie, jak to mówi profesor Meissner. Ten, kto ma, zostanie mu dane, dodane, a ten, kto ma mniej, zostanie mu odebrane. I tutaj możemy wnioskować z tego, że obszary o większej gęstości po prostu wciągnęły jakby obszary o mniejszej gęstości, co możemy również obserwować w naszym wszechświecie obecnym. Po tym etapie tak naprawdę wszechświat zaczął się rozszerzać i w dalszej części filmu parę ciekawych komentarzy dotyczących tak naprawdę rozszerzającego się wszechświata i Einsteina oraz jego teorii, czy nawet stałej kosmologicznej. Jednakże co jest tutaj chyba najbardziej ciekawe, to jest to, moi drodzy, stosunek wodoru do helu, a wynosi on 75% wodoru do 25% helu. I co ciekawe, dokładnie nasze Słońce ma takie proporcje wodoru do helu. Co interesującego również Planck nam tutaj pokazał, to jest temperatura. Moi drodzy, na początku, w 1965 roku, ta temperatura została obliczona na 3 kelwiny. Jednakże Planck, mając lepsze przyrządy pomiarowe i naukowcy, lepiej potrafili uśrednić tę temperaturę, a ta uśredniona temperatura to jest około 2,7 kelwina. Lecz moi drodzy, jest tutaj jedno bardzo ważne pytanie, wręcz zasadnicze. I to nie jest to pytanie, co chcesz w życiu robić, a potem zacząć to robić. Jednakże to pytanie brzmi, jaka była natura wszechświata przed tym zdjęciem? Moi drodzy, szacuje się, że
Natura wszechświata przed tym zdjęciem była sobie plazmą. Plazma to takie zjawisko, no może powiem teoretycznie, jakbyśmy mogli je uzyskać. Po mojej lewej jest długopis i gdybym ten długopis podgrzewał do pewnej, pewnie skończonej temperatury, to w pewnym momencie ten długopis stanie się plazmą, czyli takim zjawiskiem, powiedzmy taką mgłą rozlanego mleka. I przez tą mgłę rozlanego mleka to być może wygląda trochę podobnie co ten pierwszy filmik, który widzieliście. Przez tą mgłę rozlanego mleka nie przedostaje się foton, ani do niego nie wchodzi, ani z niego nie wychodzi. Moi drodzy, żaden instrument, jeżeli no, zakładając taką teorię, żaden instrument optyczny, czy no, tak naprawdę optyczny, bo Planck te mikrofalowe promieniowanie tła po prostu zobaczył, zbadał, tego nie zobaczy. Tego po prostu nie zobaczy, bo światło nie wychodzi spoza plazmy. A plazma, moi drodzy, to jest taki stan, gdzie elektrony nie są połączone z protonami, czyli nie tworzą się pierwiastki. I w miarę ochładzania się wszechświata, te elektrony i stworzone protony z kwarków i gluonów i jeszcze innych cząstek po prostu się połączyły ze sobą. Nagle wpadł elektron i stworzył się stabilny stop. I ten stop, ten stabilny pierwiastek to jest właśnie wodór, później hel. I tak naprawdę wodór i hel, ten stosunek wodoru do helu widzimy na tym zdjęciu. Ale dlaczego go widzimy? Moi drodzy, tak jak już powiedziałem, przez plazmę nie wychodzą fotony. Fotony w plazmie są, jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu są rozproszone. Może do granicy tej osobliwości się rozpraszają, czyli nie wychodzą, ale wiemy, że te fotony tam prawdopodobnie są, bo gdy temperatura wszechświata w postaci plazmy się zaczęła ochładzać i odległości pomiędzy cząsteczkami zaczęły się zwiększać, wtedy powstały pierwsze stabilne pierwiastki i fotony miały możliwość, żeby z tej osobliwości po prostu wystrzelić. I te wystrzelone fotony w każdy zakamarek wszechświata to jest właśnie to zdjęcie. Ponieważ foton niesie informacje we wszechświecie. Ach, wiecie co? Tak sobie myślę, patrząc na to zdjęcie. Kurczę, nie wiem, no nie wiem, co by z tego cudownego obrazka mogło powstać inspirującego. Jakbym był takim wszechświatem, to bym tak sobie teraz pomyślał i wyszedł w przyszłość i zobaczył, co mi to wszystko dało. Nazwa pewnie to Brooklyn, kurwa! Brooklyn, dziodzi, chuj! No cóż, kto by się tego mógł spodziewać? No nie wiem, ale zostawmy to cudo stworzenia na chwilę i pomówmy jeszcze o pewnych mechanizmach, które działają we wszechświecie. Pierwszym zjawiskiem, które opisuje naturę wszechświata, cząstek elementarnych, jest
tak zwany dualizm korpuskularno-falowy. To oznacza, że każda cząsteczka, powiedzmy foton, proton, elektron, neutron, zachowują się jakby były falą, ale wtedy, kiedy patrzymy na tą cząsteczkę, wtedy, kiedy ją podglądamy, zachowuje się jak punkt, jak cząsteczka. To wiemy z między innymi nawet z doświadczenia Younga. Drugim fenomenem jest tak zwane tunelowanie kwantowe. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że jesteście fotonem, na przykład biegniecie, pędzicie w ścianę i raz od tej ściany się odbijecie, a raz przez tą ścianę przelecicie. No, takie jest to zjawisko. No, co tu dużo mówić? W fizyce klasycznej jest to niemożliwe, ale fizyka kwantowa nam pokazała, że takie coś występuje cały czas. I ciężko określić, kiedy to się stanie. Trzecim fenomenem jest tak zwane splątanie kwantowe. Splątanie to jest taki stan, tak się to nazywa wtedy, kiedy cząsteczki reagują ze sobą w pewien sposób albo są rozszczepiane. A teraz przypuśćmy, że rozszczepiamy foton. Puszczamy foton, na drodze przebiegu tego fotonu wstawiamy specjalny kryształ, tak zwany kryształ nieliniowy, który rozszczepi nam foton na dwa fotony. I teraz na drodze tych dwóch fotonów wstawiamy detektory i uwaga, podczas pomiaru jeden foton będzie skorelowany spinem w górę, a drugi foton będzie skorelowany spinem w dół. Moi drodzy, warto nadmienić, że spin to jest taka jakby sposób obracania się cząsteczki, w jakimś kierunkowym wektorem w ogóle tego spinu. To nic, że cząstka po prostu porusza się po pewnej drodze, pokonuje pewną drogę, ale w czasie, kiedy pokonuje tą drogę, jeszcze kręci się wokół własnej osi według konkretnego spinu, czyli według tak naprawdę konkretnej polaryzacji. Co ciekawe, przy tym zjawisku nie widzimy, nie wiemy, dopóki nie zmierzymy cząsteczki tego fotonu, to nie wiemy, w jakim stanie on się znajduje, jaki ma spin. I tak jak przy pierwszym prawie wszechświata, dualizmie korpuskularno-falowym, to wszystko się ze sobą łączy. Dopóki nie patrzymy na cząsteczkę, to tak naprawdę ta cząsteczka tutaj może być w superpozycji, czyli może mieć spin góra, spin dół, może mieć różne spiny. Tak naprawdę tych spinów jest trochę więcej niż góra-dół, ale to tak dla uproszczenia, to nie wiemy. Nie wiemy, zakładamy wtedy, że może mieć wszystkie spiny możliwe w danej swojej czasoprzestrzeni, tak jakby w danej jednostce czasu. Może mieć wszystkie spiny i cały czas. Dopóki zmierzymy cząsteczkę, popatrzymy na tą cząsteczkę za pomocą właśnie detektora, to zobaczymy jej konkretną polaryzację. I z tego wiemy, że ta druga cząsteczka wypuszczona ma tą polaryzację dokładnie przeciwną, ale tutaj jest pewien trik. Ta polaryzacja jest zależna od tego, w jakim tak naprawdę kącie ułożymy nasze detektory. Tu jest dużo związanego z tak naprawdę funkcją sinus, ale na pewno nie będę tego tutaj opisywał, bo sam do końca tego nie rozumiem, moi drodzy. No właśnie, to jest śmieszne, bo ja jestem zwykłym człowiekiem, nie jestem fizykiem, po prostu jest to dla mnie jakiś tam sposób interesujący. Również wychodzę z tego założenia, żeby coś poznać, trzeba poznać to dogłębnie, jakby przeanalizować, spojrzeć w głąb, tak naprawdę użyć mikroskopu, użyć detektorów, zobaczyć jak najmniejsze składowe wszechświata się zachowują, żeby zrozumieć cały wszechświat. No i nie. Uwierzcie mi, że co z tego? Dlaczego? Dlaczego to jest w naszym świecie nieważne, w świecie makroskopowym? Nie wiemy. Nie wiemy, dlaczego tak jest, ale wiemy, że występuje coś takiego jak tak zwana dekoherencja kwantowa. To zjawisko mówi nam, tutaj już jest jakaś abstrakcja, to zjawisko dekoherencji kwantowej mówi nam, że w sumie dobra, masz tutaj na skali atomowej takie zjawiska jak dualizm korpuskularno-falowy, tunelowanie kwantowe, splątanie kwantowe, ale słuchaj, jesteś dużym, dużym obiektem makroskopowym, widać cię gołym okiem, to ty nie przejdziesz przez ścianę. Nie przejdziesz przez ścianę, no chyba, że będziesz buldożerem i tą ścianę zburzysz, to już tej ściany tak naprawdę nie będzie, to potem sobie przejdziesz. Ale ciebie te prawa nie dotyczą. Nie dotyczą tego kubka, który masz, no przecież kubek nie spada,
przez stół, nie? No, nic nie spada. Rzucona piłka nie wleci w ziemię do jądra ziemi, po prostu tylko spadnie na ziemię i zatrzyma się na tej barierze energetycznej, jaką jest ziemia. Ta piłeczka, mając swoją pewną energię, ziemia mając też pewną energię, barierę energetyczną, to ta piłka nie potrafi przeniknąć tej bariery energetycznej, no tylko i wyłącznie dlatego, że jest makroskopowa, że jest po prostu za duża. Czyli te wszystkie prawa są tylko i wyłącznie do fizyki kwantowej. W fizyce klasycznej tego nie spotkamy. Fizyka klasyczna tylko tam parę rzeczy dobrze przewiduje w fizyce kwantowej, ale również tam bardzo często nie ma w ogóle racji. Albo jest obalana fizyka klasyczna. No, można rzec, że te wszystkie stany, te wszystkie splątania, tunelowania i te tak naprawdę funkcje falowe tych cząstek, z których jesteśmy zrobieni, stworzeni, one tam cały czas w nas występują, cały czas występują we wszechświecie, ale nagle jesteś na tyle dużym tworem tych cząstek, że w ogóle to cię nie dotyczy, że nagle możesz chodzić po ziemi, że możesz sobie pływać. No i kurde, wiecie, to jest właśnie tak zwana dekoherencja kwantowa i naprawdę nie wiemy, dlaczego tak jest. Nie? No właśnie, ale spokojnie, mamy może jakiś promyk nadziei przed nami. Ale jaki to promyk, moi drodzy? Prawdopodobnie jest to bardzo, bardzo prawdopodobne, że powstały kiedykolwiek komputer kwantowy. Naprawdę wiele zagadnień będzie potrafił rozwiązać. Dlaczego? Bo jego moc obliczeniowa będzie no, nieporównywalnie gigantyczna. Tylko weźcie, zróbcie taki komputer kwantowy. Komputer kwantowy opiera się na tak zwanych qubitach. Qubit to jest taka jednostka, która może być w superpozycji, czyli tak jak w całych tych wszystkich prawach, które omówiłem, to ta superpozycja to jest coś takiego, jak może być zarówno jedynką i zerem, tak? Czyli może stwarzać dwa stany naraz, bo tak naprawdę w informatyce jest tylko stan 0 albo 1, czyli on, off, jest, nie ma. Nasz zwykły komputer, taki tutaj, którego wszyscy używamy, no to ma te stany tylko jest zero-jedynkowy. No i jest to taki podstawowy stan, nie? No, na tym opiera się w ogóle jakiekolwiek tworzenie procesorów, czy wszystkie procesy w komputerze opierane są na tym, czy to jest zero, czy nie, przez bramki logiczne. I teraz qubit to wszystko podważy. To po prostu, jeżeli powstanie coś takiego jak komputer kwantowy działający na qubitach, to moc obliczeniowa będzie tak duża, że nie wiem, co się wtedy stanie. Tak naprawdę nie wiem, co się stanie. Powstaje informatyka kwantowa, jest to wszystko, są duże prace, tylko ten komputer kwantowy to nie wygląda jak cokolwiek, co byśmy sobie mogli wyśnić, przyśnić. Tutaj macie pewien zalążek albo gdzieś tam wizję komputera kwantowego od IBM-a. Nie wiemy, jaki będzie efekt końcowy. Nie wiemy, dokąd nas ten komputer zaprowadzi. Na razie nie wiemy nic. Ja tylko jestem ciekaw, czy ten komputer będzie potrafił obliczyć, ile ludzkości jeszcze tutaj zostało życia na tym wszechświecie. Ale pewnie myślę, że nawet on nie będzie potrafił tego obliczyć. Chociaż nie wiem, sorry. Nie wychodzę tak mocno w przyszłość. No dobrze, zostało to powiedziane, że qubit jest, wiecie, też pewną porcją informacji. Tak samo jak w naszych zwykłych komputerach 0 i 1 logiczna jest też pewną informacją dla następnej bramki logicznej i tak dalej, i tak dalej. Jednakże skupmy się teraz na informacji w naszym codziennym życiu, naszej rzeczywistości makroskopowej. Zostawmy sobie już te wszystkie fizyki kwantowe. I teraz zajmiemy się ludźmi z fizyki kwantowej. No, co za niespodzianka. Zobaczycie, że parę ludzi z tej naprawdę topów w ogóle naukowców też niezłe pierdoły gadali. I to jest naprawdę niesamowite. Czyli walnąć bubla zdarza się każdemu. Czyli wiecie, to nam mówi, że jeżeli Einstein mówił pierdoły,
i popierał swoje pierdoły jakimiś tam obliczeniami na Hama, a potem pokazało mu rzeczywistość, że jest to w ogóle inaczej i potem jakby w ogóle nie chciał mu się nawet w to wierzyć i on do końca w to chyba nie wierzył, fizykę kwantową, to słuchajcie, jeżeli ci ludzie gadali takie pierdoły, to z czym my mamy do czynienia codziennie? No to aż strach pomyśleć, jeżeli naukowcy mówili bzdety niesprawdzone, jakby wiecie, chodzi tutaj o to, że oni mając takie podejście naukowe, totalnie bez emocji, podchodzili do czegoś emocjonalnie. Czyli jakby biorę eksperyment, robię, pokazuję, że jest tak i tak i to jest tak i tak. A ci ludzie byli po prostu z tym sfrustrowani, że tak to działa, bo nic się tam nie trzymało kupy. Nikt w to nie chciał wierzyć, jedni chcieli zmienić w ogóle zawód, jedni to w ogóle żałowali, że zostali fizykami kwantowymi, jedni to dostali Nobla, ale chyba do końca i tak dalej w to nie wierzyli, że takie coś może istnieć, albo nie chcieli w to wierzyć. Aż ciężko w to uwierzyć, prawda? No dokładnie, wierzyć, 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 często powtarzane słowo, ale spokojnie. Moi drodzy, czas wszystko zweryfikował i tą rzeczywistość czas zawsze zweryfikuje. To samo się tyczy naszego czasu, naszych czasów, naszej informacji, czyli po prostu wymiany zdań z jakimikolwiek ludźmi albo to, co słyszymy dookoła naszej czasoprzestrzeni, to jest tak różne, że aż tutaj można powiedzieć, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, czyli jak Einstein miał swoją teorię, że wszystko jest zależne od obserwatora, który obserwuje wszechświat z własnej perspektywy, to tak każdy człowiek z nas obserwuje ten wszechświat i widzi go na pewne różne, odmienne sposoby. No a to nam pokazuje, że nie ma lepszych ani gorszych obserwatorów, no ale ten świat działa tak, że zawsze ci lepsi i gorsi obserwatorzy występują. Widzieliście kiedyś folwark zwierzęcy? No, tutaj jest trochę przykrość, taka duża przykrość we wszechświecie, że nikt tego tak naprawdę nie ogarnie. Nie da się tego ogarnąć, to jest jakiś chaos. I polaryzacja. Jednakże polaryzacja, jak i chaos występują od początku powstania człowieka. I to, jak widzicie, nawet fotony są w pewien sposób spolaryzowane ze sobą, także wow, ja nie wiem, no to myślę, że to jest jakaś chyba wyższa siła, że polaryzacja społeczeństw występuje w danym państwie, bo każdy ma różny punkt widzenia. Oczywiście nie możecie się, nawet pewnie nie możecie się z tym zgodzić, co ja, bo wy jesteście inaczej spolaryzowani, ja też jestem inaczej spolaryzowany niż wy, każdy ma inną polaryzację, tylko tak naprawdę jest jakieś pewne prawdopodobieństwo, że ta polaryzacja moja będzie taka sama, zgodna jak z waszą. No i tutaj zależy od tego, w jaki sposób detektor jest przestawiony, czyli jak mamy nieźle przestawione pod kopułą, tak będziemy razem ze sobą polaryzować odpowiednio. No dobra, teraz na sam koniec ku przestrodze, aby wyciągnąć odpowiednie wnioski. Max Planck w 1880 roku powiedział, że fizyka teoretyczna zbliża się do doskonałości. Natomiast w 1900 roku sam odkrył hipotezę kwantów, wywracając do góry nogami pojęcie w ogóle światła. Lord Kelvin w 1900 roku uważał, że w fizyce nie ma już nic do odkrycia. Max Born powiedział w 1927 roku, że fizyka zostanie ukończona za pół roku. Albert Einstein napisał pracę, która podważa występowanie czarnych dziur we wszechświecie, natomiast napisał też artykuł, który podważa występowanie fal grawitacyjnych. Co jest najciekawsze i najśmieszniejsze jest to, że czarne dziury oraz fale grawitacyjne są po prostu zapisane w jego ogólnej teorii względności, ale jednak w nie w ogóle nie wierzył. Co również ciekawe, w jego równaniach powstał wszechświat, który się rozszerza. Natomiast Einstein na uparcie był przekonany, że wszechświat jest statyczny, wprowadził stałą kosmologiczną, co okazało się największym błędem jego życia, sam tak przyznał. I w 1929 roku powstało prawo Hubble'a-Lemaitre'a, które mówi nam, że wszechświat się rozszerza. Co ciekawe, stała kosmologiczna
Einsteina nie jest tak do końca bezużyteczna, bo jest wykorzystywana po dzisiaj, tylko widzimy ją dzisiaj w całkiem innym świetle. Również w 1935 roku Albert Einstein wątpił swoje równanie E równa się mc kwadrat. No niestety 9 lat później wybuchła pierwsza bomba atomowa, która pokazała nam, że da się przeistoczyć masę w energię. Erwin Schrödinger nienawidził tunelowania kwantowego. Wolfgang Pauli mówił, że nie rozumie fizyki, chociaż napisał on w wieku 18 lat podręcznik do ogólnej teorii względności i ta książka jest dość sensowna do dzisiaj, żałował, że nie został komikiem. Henryk Lorenz był sfrustrowany, że nie umarł, gdy wszystko wydawało mu się jasne. To nam wszystko pokazuje, że mózg musi racjonalizować sobie rzeczywistość, ale niestety jest to tak złudne, jak myślenie, że rząd chce naszego dobra, ale tego niematerialnego. Oczywiście popełnia tutaj błąd tych wszystkich fizyków, wywalając swoją subiektywną opinię. I wiem, że mamy swoje ograniczenia, bo podobno świnia lepiej przechodzi przez jezdnię niż człowiek. A tu mamy parę pytań dotyczące natury wszechświata. Czy biologia dostosowała się do mechaniki kwantowej, czy jest z góry narzucona? Oraz czym jest świadomość? Bo bez niej nie oglądalibyśmy tego filmu. Oraz wiele innych. Jednakże widząc ten nowoczesny, postępowy świat, to nie wiem, gdzie to nas wszystko zaprowadzi. Challenge.